Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Piotr Modzelewski i chciałem dzisiaj opowiedzieć Wam o praktycznym podejściu do architektury serwisowej. Na co dzień pracuję w firmie Allegro, gdzie wdrażamy projekty oparte o SOA w warunkach i bardzo dużego ruchu, i bardzo dużych wymogów użytkowników. Dzisiaj chciałem właśnie podzielić się z Wami tymi wszystkimi rzeczami, które odkryliśmy w czasie tych prac i eksperymentów. Tym z Was, dla których SOA jest w miarę świeżym tematem, gwarantuję, że za 45 minut będziecie mieli naprawdę dojrzałe podejście do tego tematu. Pozostałym z Was, którzy zapewne wdrażali już jakieś swoje rozwiązanie SOA, proponuję szereg rad i pytań, które ułatwiają codzienną pracę z systemami opartymi o SOA oraz wspólnie przeżyjemy tutaj rewizytę pewnych podstaw, które jednak zmieniają pogląd na to nawet po długim czasie od ich poznania. To podróż od SOA zaczniemy od pewnego zamieszania, jakie narosło przez lata wokół tematyki SOA. Potem rozejrzymy się wokół nas i okaże się, że SOA jest w większej ilości miejsc, niż nam się może teraz wydawać. Niestety potem będę musiał opowiedzieć pewną czarną historię, która nie będzie laniem wody, będzie po prostu opowiedziana, aby morał doprowadził nas do kwintesencji naszej podróży, do punktu docelowego, do podstawowych decyzji, jakimi musi się kierować każdy człowiek, który chce zacząć lub pracuje już z systemami SOA. Oczywiście nie pozostanę gołosłowny i podam przykłady, że kierowanie się tymi decyzjami działa. I na sam koniec szykuję pewien bonus, ale o tym później. O pytania proszę na koniec wykładu. Jest całkiem sporo kontentu i nie chciałbym za szybko wdać się w ciekawe dygresje z Wami, a niestety mam do tego skłonność czasem. Okej. Wielu z Was może się zadać pytanie, o jakim zamieszaniu ten człowiek mówi. Przecież SOA już jest od wielu lat, są wdrożone systemy SOA w bankach, stoją za stronami i tak dalej, i tak dalej. Niestety, jeżeli porozmawiamy z ludźmi z różnych kręgów, czy to z C++, czy to z PHP, czy to z Java, czy to nawet z Java Enterprise, a Java Standard Edition, każdy ma odrobinę inne pojmowanie SOA. Niby wszyscy myślą i operują tymi samymi terminami, ale jednak jak zaczynają designować, zaczynają się zgrzyty. Zawsze pojawi się ktoś, kto powie z oburzeniem, przecież to nie jest SOA. Co ty w ogóle mówisz? To nie jest SOA, to nie jest zgodne z SOA. Co ty w ogóle tu przedstawiasz? No, dlaczego tak jest? Zauważmy, że od roku 2005, gdzie pojawiła się pierwsza definicja SOA, która miała poniżej 100 słów, do teraz, gdzie sami wstęp na Wikipedii ma ich ponad 700, no, ilość słów definicji wzrosła diametralnie. Jest ona napisana olbrzymimi ogólnikami, słowami, które można opacznie rozumieć, przez to rodzą się nieporozumienia. Nie jesteśmy pierwszymi, którzy doszli do takiego punktu. Kiedyś, w czasach antycznych, Euklides, kiedy zbierał wszystkie informacje ówczesnej ludzkości na temat geometrii, próbował rzeczywiście zdefiniować wszystko. Nawet takiemu mędrcowi zdarzyło się pominąć takie proste prawo, o którym wszyscy już teraz wiemy, że istnieją zawsze w teorii pojęcia pierwotne. Takie, których nie definiujemy, które czujemy instynktownie. Na przykład właśnie tutaj wymieniony punkt. On mówił, że punkt jest czymś, co nie ma części. Oczywiście potem mamy definicję części w elementach i tak dalej, i tak dalej. One krążą w cykle. Udało mu się dlatego, że każdy czuje intuicyjnie, co to jest ten punkt. I na tym możemy opierać teorię. Dzisiaj wyszliśmy, powoli wychodzimy z prehistorii SOA, wchodzimy w antyk. Tak dopiero wchodzimy w antyk SOA, gdzie zaczynamy wygładzać tą tematykę, kiedy już
nie trzymamy się ściśle wielkich, opasłych definicji, tylko staramy się wyrobić sobie intuicję, tak jak ludzie kiedyś wyrabiali sobie intuicję geometrii, co to jest tak naprawdę SOA. I wyrabianie sobie tej intuicji, bardzo dobrze zacząć od wyrobienia sobie intuicji, czym jest serwis. Niechaj to będzie nasze pojęcie pierwotne w dzisiejszej naszej podróży. Oczywiście nie będę definiować, co to jest serwis, bo powiedzieliśmy sobie, że to jest pojęcie pierwotne, ale żeby zbudować tą naszą wspólną definicję, podajmy cechy serwisu. Na przykład serwis to na pewno jest aplikacja. Tym się zajmujemy, tworzymy aplikację na co dzień, jesteśmy programistami, więc serwis jest aplikacją. I teraz mam pytanie, kto tutaj umie programować obiektowo? To bardzo dobrze, bo tak naprawdę od programowania obiektowego do SOA jest pewien krok, dlatego że SOA to jest abstrakcja programowania obiektowego, o czym dowiemy się właśnie dzisiaj. I tak nasz serwis, jak każda dobra klasa, ma swój interfejs. Zbiór metod. Aczkolwiek w SOA wolimy mówić kontrakty, dlatego że kontrakt to coś więcej niż serwis. To jeszcze warunki korzystania. Przykładowo, mój serwis nie odpowie ci częściej niż raz na sekundę. Mój serwis w 1% może zwrócić ci bzdurę. To są kontrakty. Czasem taki kontrakt komuś wystarczy, żeby korzystać z serwisu, bo ponowi i nie dostanie bzdur. Okej. Ostatnią rzeczą, która jest de facto częścią kontraktu, ale wolę to wydzielić, jest protokół komunikacyjny, którego musimy użyć, żeby do tego serwisu się dostać. I tutaj tak naprawdę wszyscy myślimy od razu o TCP, UDP, to jest protokół komunikacyjny, ale jeżeli przyjrzymy się tak naprawdę, to wypełniając PIT-y i zanosząc je do urzędu, też działamy pewnym protokołem komunikacyjnym, żeby dostać się do serwisu rozliczającego podatki. Oczywiście dzisiaj możemy innym protokołem komunikacyjnym, siecią, wysłać też te PIT-y, czyli zautomatyzować to, co kiedyś robiliśmy ręcznie, ale to ciągle jest ten sam protokół komunikacyjny. Przesyłamy dokument, formatkę. I mając tą intuicję serwisu, możemy SOA bardzo łatwo zdefiniować, bo SOA to wtedy architektura opierająca się na komunikacji między serwisami. I ta definicja w momencie posiadania intuicji słowa serwis ma jeden duży plus, ma 7 słów. 7 słów i nie można się z nią kłócić, bo to jest oczywiste przetłumaczenie terminu SOA na język polski. I teraz na przykładach rozejrzyjmy się wokół nas. No, co to są takie serwisy, o których mówiliśmy? Automatycznie, może ze względu na mój background, kojarzą mi się web aplikacje, tak? Nawet prosta web aplikacja, jakiś framework na Apache, jakiś framework javowy na Tomcatie, łączy się z MySQL-em, który jest oczywiście serwisem. Czy Memcache? Tak samo, serwis. Wszystkie są aplikacjami, mają swój protokół komunikacyjny, kontrakt. MySQL na przykład mówi, że na danej maszynie tak może przyjąć tylko i tyle danych, bo potem zacznie zwolniać. To są wszystko kontrakty, ale idźmy dalej. To jest powiedzmy jeszcze intuicyjne. Mamy grę Diablo 3 ostatnio w modzie. I jak sobie zobaczymy, to jest gra na naszym komputerze, ale tak naprawdę cała gra przebiega na serwerze gier. Gdzieś tam poza naszym komputerem. Obok niego jest chat serwer. Jeszcze gdzieś obok jest Auction House. I one wszystkie to są różne serwisy z różnymi kontraktami. Na przykład game server nie puści za dużej ilości gier, żeby po prostu nie paść. Ale w tym momencie, jak nawet nie możemy zacząć gry, możemy na czacie uderzyć i zacząć się o tym żalić, tak? Ludzie nie zdają sobie sprawy, ale podział SOA pod Diablo 3 pozwala na to, że możemy jakieś usługi zachować. Na przykład no, w momencie mamy problem, nie mamy wystarczającej ilości serwerów na gry, gracze są źli, ale chociaż potradują itemami na Auction House, przejrzą sobie, poklikają i wrócą za chwilę do gry. Nawet jeżeli nasz chat serwer padnie, bo i to się zdarzyło w historii krótkiej historii tej gry, to i tak można grać, bo chat serwer jest wydzielony, jak on pada, oni go wyłączają, bo optymalizacyjny błąd zrobili, nie docenili skali czatu global,
można grać dalej. Dalej, PlayStation 3, bardzo fajne urządzenie. Nie tylko dlatego, że można sobie na nim pograć, a dlatego, że znów, jak startuje, loguje się do PSN-a, za którym znów są serwisy Message i serwis sklepowy, ale robi coś więcej. W momencie, kiedy startuje, broadcastuje specjalnym protokołem komunikacyjnym do wszystkich urządzeń w sieci lokalnej pytanie, czy jest tam może jakiś media serwis, z którego mogę korzystać. I odpowiedź tym protokołem spowoduje, że możemy za pomocą PlayStation odtwarzać filmy z komputera, z iPada, z czegokolwiek. Dzięki czemu PlayStation 3 tworzy mini architekturę SOA w naszej sieci lokalnej. My sobie z tego nawet nie zdajemy sprawy. Nawet systemy operacyjne o wiele wcześniej, niż nam się może wydawać, zaczęły używać SOA. Nawet zwykły DNS serwer, jeżeli prześledzimy protokół, on się łączy do serwisów. Do serwisów jest to wywołanie rekurencyjne, serwer pyta rodzica, przedtem jeszcze w ogóle całe nawiązywanie, połączenie, całe przyporządkowanie adresów, protokoły ARP i tak dalej. Są to bardzo niskopoziomowe rzeczy, ale to mimo wszystko jest architektura SOA i nikt może, każdy może powiedzieć, że mój internet jest wolny, bo mi się film wolno ściąga, ale nie może powiedzieć, że no, internet jest wolny w sensie niewydajny, tak? SOA jest wszędzie i warto zdawać sobie z tego sprawę, aczkolwiek ja tutaj mówię, ale szczerze, komu się to bardziej kojarzy z architekturą klient-serwer? Szczerze, no ja wiem, mówię, a to bardziej klient-serwer i to jest dobre skojarzenie, dlatego że SOA jest ewolucją architektury klient-serwer. Wszystko, co jest klient-serwer, jest SOA tak naprawdę. Oczywiście SOA rozwija to. Rozwija i tak jak mówiłem, z prehistorii weszliśmy do antyku, idziemy dalej. Ewoluujemy. No ale okej. Okay. No mogę nadal być posądzany o to, że ciągle naciągam, że taka architektura to nie jest SOA przecież, więc okej, okay, pójdźmy tą ewolucją, tak? Pójdźmy ewolucją, mamy naszą web aplikację, MySQL i Memcache. Okej? Okay? Każda dobra web aplikacja stoi na modelu MVC. Model View Controller. Czy niezależnie od języka, tak naprawdę gdzieś tam już to jest w modzie, to jest trendy. I teraz załóżmy, że mamy jakiś gadżet, jakiś widget na stronie, który ma pokazywać ranking użytkownika. Na mnóstwo stronach tak jest. Możemy to rozszerzyć, bo SOA polega w przypadku zastosowania do gotowych już instalacji na rozszywaniu. Rozszyjmy user rank view, czyli sam widok, zero logiki. I na przykład w przypadku naszej firmy często widoki robimy w PHP. Mamy bardzo dużo dobrych programistów PHP, świetnie robią widoki, bardzo przyjemne. Im zostawiamy widoki, bo to robią dobrze. Natomiast samą logikę przenosimy na przykład do Java w naszym przypadku. Czyli user rank service, za którym stoi MySQL i jakiś tam Memcache. I są już w Java napisane, to nic nie szkodzi, tak? SOA to jest jakiś protokół komunikacyjny sieciowy, który umożliwia PHP-owi dogadać się z Java. Ale załóżmy, że user rank, tak naprawdę, jeżeli każdy ktokolwiek projektował, to wie, że tam jest bardzo dużo logiki, bo tam są jakieś komentarze, oceny, sami użytkownicy, więc według pewnych zasad granulacji, o których powiem później, user rank service będziemy traktować jako tylko algorytm biznesowy naliczania rankingu użytkownika, który można w każdym momencie zmienić, przerestartować. Natomiast informacje o użytkownikach i na przykład komentarze o użytkownikach trzymamy w innych serwisach. Co więcej, ponieważ komentarze na temat użytkowników na przykład są podawane czatem, serwis napisaliśmy w Erlangu, bo możemy, bo czaty dobrze się obsługuje z poziomu Erlanga. Oczywiście z tyłu znów MySQL, Memcache, ale po co ten Memcache? Memcache możemy wydzielić zupełnie warstwę wyżej. Niechaj tam będą repozytoria, a Memcache warstwa wyżej, czyli warstwa logiczna, niechaj w razie czego jak potrzebuje, kaszuje to, co jej potrzeba. To, co jest potrzebne widokowi, żeby szybko odpowiedzieć. No i teraz każdy, kto pracuje przy monolitycznej aplikacji, może się zapytać na okej, okay, pokazałem na początku ładne trzy klocki, potem powiedziałem o jednym przypadku użycia i pokazuję ich mnóstwo. Czemu mam tak komplikować swoją architekturę?
To jest bardzo dobre pytanie. I zawsze przed myśleniem o SOA radzę odpowiedzieć sobie na trzy testy. Pierwszy nazywam testem Padawana. Przychodzi nowy członek do naszej drużyny. Programista, nawet nie żółtodziób, już całkiem dobry programista. Ile zajmie mu wniesienie jakiejś wartości, samodzielnej wartości do już istniejącej naszej aplikacji monolitycznej? Słyszałem o firmach, gdzie ten proces zajmuje powyżej 6 miesięcy. Takie, które są około 3 miesięcy. W naszej teamie, w teamie, który ja pracuję, ostatnio przyszedł człowiek, zdaliśmy test Padawana, bo po 2 tygodniach dodał swój serwis, który dodał wartość, który poszedł na produkcję, który jest używany. Test Padawana przyjmuje się, że właśnie powinno się przechodzić od 2 do 3 tygodni, 4 miesiąc, wyżej to już jest sygnał, że coś się dzieje. To ten czas się będzie wydłużać w przypadku monolitycznej aplikacji, jeżeli będziemy ją coraz bardziej komplikować. Jest oczywiste, człowiek ma ograniczone zdolności uczenia się, nawet najlepszy programista. Idźmy dalej. Time to market. W zależności od tak naprawdę branży, time to market jest różny, ale ogólnie w dzisiejszym szybkim czasie, szybkich łącz, szybkiego internetu, pomysł biznesowy od momentu powstania ma na przykład w przypadku stron internetowych 2 miesiące. Jeżeli w przeciągu 2 miesięcy zostanie zrealizowany, przyniesie skutki. Potem można już nie wdrażać, dlatego że 2 miesiące powodują, 3 miesiące, 4 miesiące, już ktoś z konkurencji to wdrożył. Już straciliśmy tego konika i możemy się tylko zbłaźnić, że się spóźniamy i kogoś naśladujemy. Ale słyszałem o firmach, którym prosta funkcjonalność zajmuje nawet 1 do 2 lat, bo mają tak przekomplikowany system. 6 miesięcy. 3 miesiące. No i teraz test to jest 2 do 4 tygodni. System powinien być tak stworzony, że prosta funkcjonalność, mówię o takiej prostej funkcjonalności, które w dobrym systemie można dostarczyć 2 do 4 tygodni. Nam się to udaje. To są 1 do 2 sprintów. Jedna funkcjonalność zazwyczaj powinna zamykać się w sprincie. Testu skomplikowania, czyli nowego elementu. Jak dużo z naszego projektu dotyka jakaś zmiana? I tutaj nie mogę podać oczywiście barierek, bo jeżeli to jest mały projekt, to dotknięcie 60% to nie jest jakaś tragedia, no bo to jest mały projekt i po prostu ciągle się rozwija i przebudowuje. Jeżeli to jest duży projekt, to dotknięcie 20% to już jest tragedia. To już, ale tak naprawdę każdy z nas ma to wyczucie, że dodanie czegoś zaczyna zajmować tyle i idzie przez tyle części aplikacji, że robi się straszny problem. I teraz przejdę do tej czarnej historii, bo jeżeli w środku zadaliśmy sobie te pytania, to niezależnie jak fajnie przechodzimy te testy teraz, to test skomplikowania, czyli nowego elementu, mówi nam, w końcu przestaniemy przechodzić te testy, jeżeli nie uprościmy naszej aplikacji, tak? W końcu przyjdzie ten smutny moment, kiedy przyjdzie człowiek z biznesu do nas lub do naszego szefa, zapyta się, ile zajmie ta funkcjonalność. On nawet nie powie 6 miesięcy, on powie nie wiem. Nie wiem, bo musimy refaktorować większość kodu teraz, bo kod nam się rozpada. Słowo refaktoring jest ogólnie dobrym pojęciem, ale jeżeli pojawia się w naszym projekcie coraz częściej, znaczy to, że jest już problem. Że musimy za często refaktorować, a za mało dostarczyć. Za dużo czasu zajmuje nam stary kod, za mało nowy. I teraz ten rezultat ostateczny, to oblanie testów, ta niemoc projektowa prowadzi do pierwszej śmierci projektu. Monolit umiera po raz pierwszy. I teraz dobrze jest wychwycić ten moment trochę wcześniej, niż jak spadamy w tą przepaść. Aczkolwiek nawet z tej przepaści można się uratować. To nie jest koniec świata, aczkolwiek jest to straszne biznesowo, tak? No przez jakiś czas nie będziemy dostarczać nowych funkcjonalności. Jest to smutne. Nasza firma może zbankrutować, no ale powiedzmy, że nam się udaje. No i często w tym momencie zdarza się, że ściągamy z zagranicy super architekta. Super architekt nas zbawi. No i ten super architekt rzeczywiście jest naprawdę dobrym specjalistą. Jest dobrym specjalistą i ma bardzo dobre intencje. Chce pomóc programistom, ale ma jeden problem, nacisk z góry.
Bogura mówi mu, płacę ci trylion złotych, więc teraz musisz nam wprowadzić SOA, bo nam na konferencji Oracle ostatnio powiedział, że SOA jest dobre i ona przyspiesza projekty, więc wprowadź nam SOA i będzie jak dawniej. Znów zaczniemy zarabiać. I ten biedny architekt, ponieważ chce zarabiać ten trylion złotych i chce pomóc jakoś, ma nadzieję na złoty środek, no puszcza te swoje praktyki, które kiedyś tam poznał. Poznał, wprowadza SBA, dlatego że to ułatwia się taką szynę zdarzeń, wszystkie serwisy, tak, w serwisy zaczynamy wydzielać, oczywiście powstają serwisy, jest fajnie. Nasi padawanowie dostają nowe serwisy do pisania, czyli zaczynamy zdawać test padawania, one są proste, wszystko fajnie, fajnie. Oprócz tego, że architekt nie robi swojej pracy, bo nic nie kontroluje, te rzeczy dzieją się tak szybko i jest 50 języków programowania, 300 protokołów, jeszcze ESP, który ma jakieś dla, oczywiście, żeby szybciej wypuścić jakąś funkcjonalność, ESP zaczyna myśleć biznesowo, czyli ma jakieś reguły biznesowe w sobie zrobione i powstaje tak zwana architektura gwiazdy. Każdy do każdego, nikt nie wie do kogo, tak? Po prostu. No i w pewnym momencie jest ten moment, kiedy nasz najlepszy programista, nie jakiś tam padawan, wprowadza nową, fajną usługę i nagle 7 innych pada. Nikt nie wie dlaczego, więc ten programista, ponieważ ma trochę zdrowego rozsądku, wyłącza tę usługę, ale niestety tamte nie wstają. Nie można ich przerestartować, bo cache gdzieś został naruszony i wszystko się psuje. I wtedy następuje coś, co nazywamy drugą śmiercią projektu. I to jest śmierć straszna. Bo tak jak monolit można zasadą złotych cięć podzielić, te, można prześledzić logikę biznesową, tak prześledzić logikę biznesową w gwieździe jest strasznie. I tak jak rzeczywiście podział monolitu to jest przepisywanie powoli aplikacji, tak tutaj oczywiście w momencie jak kilku zdolniejszych programistów zobaczyło, że to jest architektura gwiazdy, to uciekło sobie do Google'a. Więc już nawet nikt nie pamięta z tych rdzennych programistów, jak to miało działać. I teraz, to nie jest jedyne zakończenie. Oczywiście to nie jest tak, że wprowadzamy SOA i tylko zmierzamy do smutnego zakończenia, tak? Jest happy end i właśnie teraz chciałbym opowiedzieć o tym, jak doprowadzić do happy endu, a nie do tej drugiej śmierci. Mam nadzieję, że tak naprawdę do pierwszej nie dojdzie, bo nawet jeżeli pracujecie przy jakiejś monolitycznej aplikacji, to, to będziecie mieć materiał na to, żeby spróbować zaradzić śmierci pierwszej, zanim nadejdzie. No pytanie, jakie SOA? Jak SOA? Dlatego, że SOA, stwierdziliśmy, jest to dosyć proste pojęcie, tak, bazujące na serwisie, który znów jest prostą intuicją. No i nie rozszerzałem oczywiście wtedy serwisu już jako cech, bo potem mamy tylko inne tak naprawdę rodzaje, tak? Może to być web serwis, czyli taki, który serwis, który się porozumieje przez weba. Asynchroniczny, synchroniczny. To są już rodzaje serwisów. Jeszcze odpowiadając na pytanie, jakie SOA, zapomniałem się. Pragmatyczne. Kto tutaj czytał książkę Pragmatic Programmer? Reszcie naprawdę gorąco polecam, to jest Biblia programistów. I ta Biblia programistów, tutaj jeszcze cytat z innej książki, mówi mniej więcej o tym, że w teorii, teoria i praktyka to jest to samo. W praktyce to są dwie różne rzeczy. To, że coś teoretycznie działa u jednego, nie znaczy, że u nas będzie działać. To, że nie zadziałało u innego, nie znaczy, że u nas nie zadziała. Teraz przejdźmy do tych wskazówek właśnie. Podaliśmy sobie cechy serwisu, a teraz podajmy sobie cechy te pewnego podtypu serwisu, dobrego serwisu. Dobry serwis musi mieć właściciela. Właściciel to jest ktoś, kto opiekuje się serwisem. Często mówimy właściciel biznesowy, ale to niekoniecznie musi być. Faktycznie, na przykład w Scrumie często wybiera się product ownera do tego. Ale to jest ktoś, kto jest tak jak ogród, wymaga pielenia, żeby nie narosły chwasty, żeby nie zaszczepiły się jakieś niechciane roślinki. Tak on dba, jest frontmanem przed całym światem, który ustala kontrakty, to on podpisuje kontrakty. Oczywiście w konsultacji ze swoją drużyną, on tego nie robi. Ale to jest bardzo ważne, dlatego że my programiści chcemy programować, nie chcemy co chwilę negocjować z jakimś innym serwisem.
kontraktu, że jesteśmy za mało responsywni, że jesteśmy nie tak wydajni, że nie mamy jakiejś metody. On jest od tego, on widzi cel naszego serwisu i w razie czego umie porozmawiać i stwierdzić, ok, mogę wam to zrobić albo nie, mogę wystartować nowy serwis, bo to nie jest złe, jeżeli jeden właściciel ma wiele serwisów pod sobą. Mogę wystawić wam nowy serwis, który będzie wam to robić za jakiś czas. Oczywiście, jeżeli będzie to miało sens. I to jest pierwszy warunek dobrego serwisu. Drugi to jest architekt. Ja naprawdę nie chciałem tym super architektem obrazić roli architekta, bo architekt jest jeden z ważniejszych, prawdziwy architekt, ważniejszych elementów sprawnie działającego SOAR. Dlatego, że on musi podjąć te podstawowe decyzje, te, których nasz architekt z opowieści nie podjął. On puścił wszystko na głęboką wodę, niech się dzieje wola nieba, tak? Nie, architekt jest ważniejszy od właściciela, a dlaczego jest drugi? Dlatego, że architekt nie będzie działać, jak nie będzie właścicieli. Architekt musi mieć właścicieli, z którym będzie dyskutować. To nie może być tak, że architekt ma pod sobą wszystkie serwisy, tak? On tego nie obejmie, tak? Wymaga to, on może powiedzieć, słuchaj Stefan, twój serwis nagle stał się bardzo ważny. Ja ci mogę załatwić w infrastrukturze 15 nowych serwerów. Powiedz mi, czy to ci wystarczy, żeby wystawić go na większy ruch? No i właściciel może się podjąć, tak? Okej, to przenegocjujemy kontrakt, będę wykonywać nie 1000, a 15 tysięcy requestów na sekundę dzięki temu. Ale daj mi się skontaktować z drużyną i tak dalej, i tak dalej. Architekt, który nie może negocjować z właścicielami i przy okazji trzymać ich w ryzach, bo właściciele biznesowi oczywiście umieją iść własnymi pomysłami i własną architekturą. Nie, architekt musi ich pilnować, to musi być wzajemne. Architekt pilnuje właścicieli biznesowych, właściciele biznesowi pilnują architekta. IT jest zadowolone, bo architekt walczy o ich architekturę. Biznes jest zadowolony, bo to jednak składa się ich funkcjonalności dochodu. Architekt nie może jednak za długo myśleć nad tymi podstawowymi decyzjami, tak? Dlatego, że tak niestety jest, że jeżeli analizujemy coś i próbujemy dojść do absolutnej perfekcji w tej analizie, biorąc pod uwagę wszystkie składowe, to nigdy nie skończymy tej analizy. Ona będzie się ciągle pogłębiać. I nieraz tak na pewno mieliśmy, jak myśleliśmy nad jakimś problemem, tak? Analiza w nieskończoność. I w końcu ktoś krzyczy, weźmy zakoćmy w końcu i zobaczymy, jak to będzie, tak? No, dlatego, że w tym świecie jest tak, że ewolucja działa i w taki sposób, że to nie wcale najsilniejsi wygrywają ewolucję, nie ci najmądrzejsi, tylko ci, którzy najszybciej przystosowują się do zmian. Architekt musi być gotowy na przystosowanie się do zmian. To nie jest tak, że on podjął kiedyś decyzję i już trzeba się ich trzymać za wszelką cenę. Mimo, że być może wchłonęliśmy trzy inne spółki, one zupełnie inaczej działają i stare pomysły nie działają. No okej, czyli mówię ciągle o tych podstawowych decyzjach. Jakie to są te podstawowe decyzje? Pierwsze decyzje dotyczą samego połączenia między serwisami i tak naprawdę dzielą się na dwie grupy. Czy to jest połączenie synchroniczne, czyli takie, które najbardziej kojarzy nam się najprawdopodobniej z klient-serwer, tak? Serwis A woła serwis B, czeka na odpowiedź, przyjmuje odpowiedź i tak dalej. Proste. Okej. Jest oczywiście komunikacja asynchroniczna i ona przebiega w trzech etapach. W trzech rodzajach. Pierwsza, słuchaj, jestem serwis A, uderzam prosto do serwisu B, informuję cię, że stało się to i to, nie obchodzi mnie, co z tym zrobisz. Drugi model. Słuchaj, serwis B, jestem serwis A, stało się to i to. Czekam na informację, co z tym zrobić pod tym adresem, dzięki. Kiedyś do mnie przyjdzie odpowiedź. Może to nie jest ważne, że przyszło, ale w 99% na przykład chcę, żeby przyszło. I ostatni, tak zwany publisher subscriber. Hej świecie, jestem serwis A, coś się stało, zrób coś z tym. W zależności od potrzeb dobieramy to, co jest potrzebne. Tak naprawdę często w literaturze o SOA słyszy się, że dobre SOA jest w 100% asynchroniczne.
No i teraz ja się pytam, czy coś, co ma widok przed użytkownikiem, musi coś mu pokazać, powinno wysłać asynchronicznie wiadomość i nie, niby nie synchronicznie, ale jednak synchronicznie czekać na asynchroniczną komunikację zwrotną. Najczęściej jest to bez sensu. Jest bez sensu, więc liczy się równowaga, tak? Oczywiście asynchroniczność jest fajna. Asynchroniczność pozwala lepiej skalować, asynchroniczność pozwala wykonywać rzeczy w tle, które nie muszą być przetworzone od razu. Ale nie popadajmy w skrajności. Nie musi być wszystko asynchroniczne. Oczywiście są projekty, gdzie wszystko powinno być asynchroniczne. Są takie, które powinny być synchroniczne, ale znów nie popadajmy w drugą skrajność, bo na przykład biznes bardzo często lub bankowcy mówią, że wszystko musi koniecznie być synchronicznie robione. Koniec. Nie możemy sobie pozwolić, żeby użytkownik przez przypadek nie zobaczył, że dodał tego komentarza od razu, jak on zostanie dodany. On nie może iść na kolejkę. Oczywiście to jest kolejna bzdura, tak? Choćby nawet w systemach bankowych zazwyczaj logowanie nie musi być synchroniczne. Nie musi być synchroniczne, można to przecież na jakąś kolejkę. Czy oczywiście trzeba zapewnić temu persystencję. Czyli to jest pierwsza decyzja, równowaga, zapewnienie równowagi i wprowadzenie pewnych zasad między komunikacją synchroniczną i asynchroniczną. Drugie pytanie to jest, jak się serwisy tak naprawdę ze sobą łączą. Czy point to point, czyli bezpośrednio znam namiary na serwis, do którego piszę, lub choćby jego domenę, czy to po IP-ku, czy to po domenie. Czy to przez jakiegoś mediatora? I tutaj znów, większość ludzi, którzy mają duże doświadczenie z SOA, jak widzą słowo mediator, to od razu widzą ESBA, czyli Enterprise Service Bus, to jest taki, do którego piszemy do jednego, on wie, do kogo to przerzutować. Fajnie. Nie. Mediatorem może być prosty VIP na początek. Potem może być po prostu Service Repository, gdzie po prostu co jakiś czas pytam, ja chcę z serwisem obrazkowym pogadać, jak mogę się do niego dostać. Potem może przyjść ESP. Czy ESP jest zły? Nie. Ale używajmy tego, co jest nam potrzebne. Jeżeli mamy 1, 2, 3 serwisy, to jest nic złego, że one kontaktują się ze sobą point to point. Bo nie startujmy z SOA od razu z wielkimi armatami. Piszemy 1, 2 serwisy, 3 serwisy, eksperymentujemy, dobieramy te decyzje do swoich potrzeb, to zróbmy na razie point to point. Oprzyjmy je na domenę, żeby IP-ków nie trzymać, broń Boże, w konfigach, ale na razie skupmy się na tych serwisach. Jak te serwisy będą dobre i kolejne będą dochodzić, to sami poczujemy, że potrzebny jest jakiś mediator. I wtedy dobierzemy mediatora do naszych potrzeb. Technologia to jest drugi aspekt, który tak naprawdę zależy niestety od architekta. Oczywiście architekt nie może być jakimś bucem, który narzuca. Musi prowadzić dialog z IT, no ale on musi decydować o tym, jak technologia rozwija się w naszym projekcie. To się ludziom, nam, programistom bardzo rzadko podoba, tak? Że jakiś buc u góry przychodzi w białej koszuli i mówi, słuchaj, ty dzisiaj używasz Springa, nie obchodzi mnie, że masz lepszą technologię, używamy Springa, tak? Tylko, że często architekci, leniwi architekci zwłaszcza, dążą do homogenicznej technologii. Ten sam język, ten sam protokół, to samo wszystko. Mamy standard. Czy to jest złe? Nigdy nie powiem, że to jest złe, jeżeli firma jest homogeniczna. Jeżeli firma dostarcza podobne produkty non-stop, podobne serwisy, okej, homogenizm dostarcza fajnych środków. Mogą iść serializowane obiekty. Możemy na przykład w C-Sharpie natywnego protokołu binarnego używać. To są boosty, ale zabierają nam coś. To nie jest coś takiego, że homogenizm daje nam tylko zyski, bo heterogenizm też nam daje zyski. Heterogenizm daje nam możliwość dobrania technologii pod potrzeby, filozofia Facebooka. Jeżeli mam chat server, używam Erlanga. Jeżeli mam coś bardzo ścisłego, używam C++. Widok, używam PHP. Nadal. Co prawda oni PHP kompilują do C++, ale powiedzmy, tak? I dobór technologii wedle potrzeb to jest bardzo mocna strona SOA i trzeba bardzo się zastanowić, czy na pewno chcemy zabrać sobie dostęp do tego przez to, że trochę łatwiej nam się będzie programować templatkę serwisu. To jest mocna decyzja i to jest decyzja na pewno niepermanentna. Za każdym razem, jak nasz projekt zmienia profil, dokładają mu się funkcjonalności, być może to już jest ten moment, kiedy trzeba wpuścić nową technologię.
Oczywiście nie można przesadzić. W tą stronę też można przesadzić. Na przykład słyszałem, że w jednej architekturze były trzy full-text searche. Sphinx, bo ktoś lubi niskopoziomego Sphinxa, Solar, a ktoś tam złapał hype'a na Elasticsearcha. I trzy nagle zaczęły działać i po co to, tak? Po co? Nikt tak naprawdę tam nie umiał uzasadnić, oprócz tego, że już nikt nie rozumiał kodu, który gadał z Sphinxem, więc zostawili obok na nowy indeks. OK. Kolejną sprawę są dane. Dane też znów rozumiane dwojako, tak? Dane, które idą między serwisami. Czyli to, co idzie w tych strukturkach między serwisami, powinny być tak jak... Nie, staram się tutaj nie udzielać żadnych absolutnych odpowiedzi, dlatego że wszystko w SOA jest względne w zależności od profilu. Tak dobrą praktyką jest starać się trzymać czystych i prostych danych. Żadnego dziedziczenia, żadnych dziwnych struktur w protokole, bo to utrudnia komunikację. To kusi ludzi do przekomplikowania, bo my, programiści, lubimy bawić się gadżetami. Jeżeli mogę w protokole użyć sobie polimorfizmu, to zrobię, dlatego że chcę udowodnić, że mogę, tak? Że można i ten protokół jest potrzebny. I potem na przykład jest tak rozepchany protokół jak SOAP, który wydaje się fajny i ustandaryzowany, ale dogadać się tym samym SOAPem między C-Sharpem, C++em, Java i PHP-em nie jest tak łatwo. Dlatego, że każdy ma trochę inny ten standard i tak naprawdę PHP przeczyta coś, a już Java tego nie umie, na to nie umie odpowiedzieć zupełnie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie słyszałem o problemach na przykład prostym restem, tak? Jeżeli zrobimy coś prostym restem, to zazwyczaj jest już on tak prosty, że nie można go skomplikować. Tak samo to, co wysyłamy w eventach, czyli tych wiadomościach asynchronicznych. Powiedzmy, zmienił nam się dane o jakimś filmie, tak? Doszły tam obrazki, jakieś nowe screeny. No i ten film, to jest wiadomo, długi opis, recenzje, fotografie, jakieś dane, nazwa. Pytanie, czy wsadzamy to wszystko w event, żeby ktoś, kto to przeczyta, wziął sobie nazwę i zalogował na przykład? No nie. Zazwyczaj w takim evencie wysyłamy po prostu ID produktu. I ten serwis, który przeczyta sobie tą wiadomość, może z innego serwisu pobrać sobie dodatkowe informacje. Na przykład on chce wiedzieć, czy się nie zmieniły obrazki, bo jak tak, to musi dodać miniaturki jakieś. Albo watermarka nanieść, bo zmieniła się polityka watermarku w firmie, tak? I w tym momencie SOA pokazuje swoją wyższość nad zwykłym klient-serwerem. W jednym wywołaniu trafia informacja od jakiegoś klienta, zmienił się film do serwera, i w tym momencie ten sam serwer staje się znów klientem w innym wywołaniu. I ten łańcuch wywołań może się propagować po naszej strukturze SOA. To już jest więcej niż proste wywołanie klient-serwer. To już jest właśnie struktura SOA, gdzie rola klienta i serwera zmienia się w zależności od tego, jaką część workflowu przetwarzania informacji w tym momencie mamy. Ale jeszcze ważniejsza rzecz tkwi w tym, co jest pod serwisem. Na przykład baza danych. Mówimy o bazie danych, oczywiście tam może być NoSQL, to może być cache, inny sam key value. Zawsze jest duża pokusa, żeby wszystkie serwisy działały na jednej wielkiej bazie. One będą rozdzielne, tak? I niestety pojawia się ten moment, kiedy programista patrzy, tutaj trzymamy usera, tutaj trzymamy komentarze dla usera, zrobię tu kluczyk. Bo na wszelki wypadek, żeby nie dodać komentarzy do usera, który został skasowany, to ja zrobię tu kluczyk i nagle ta niby podzielona baza, która dla ułatwienia jest trzymana obok siebie, żebyśmy się nie musieli logować 15 razy, żeby zobaczyć różne tabelki, tak się wiąże ze sobą, że ten nasz nowy padawan przychodzi i musi poznać 50 tabel, żeby przejrzeć do serwisu, który operuje na trzech. I znów zaczynamy oblewać test padawana, bo przejrzeć 50 tabel wcale nie jest łatwo, tak? Jeżeli natomiast od początku będziemy trzymać logiczny podział między bazą danych, tabele związane z serwisem są tylko dla tego serwisu, w osobnej bazie danych, to nie musi być osobna maszyna, niech to logicznie będzie osobna baza danych, to wtedy rzeczywiście padawan wchodzi, ma jakiś prosty serwis, ma trzy tabelki, robi bardzo szybko zmianę, wypuszcza ją, test padawana z danych. Można sobie zrobić test
rozszycia. Spróbujmy rozdeployować nasze usługi na kilka nodów i zobaczmy, czy one się nie posypią dlatego, że mają zależności do tej samej bazy. Jeżeli mają, to znaczy, że nie rozszerzyliśmy tej bazy jak trzeba. Dlatego lepiej już od samego początku dbać o to, żeby każdy serwis miał swoje własne tabelki i broń i wara komukolwiek do nich innemu się dobierać. Najtrudniejszy temat. Temat granulacji serwisów. Temat granulacji serwisów, czyli jak, kiedy stworzyć nowy serwis, a kiedy rozwijać już istniejący. Zawsze jest pokusa rozwijania już istniejącego, to jest łatwiejsze. Dodać szybko funkcjonalność, bo tam już mamy dużo klasek popisanych, dużo utilów. Dodajmy, tak? No i niestety tak, idąc za tą pokusą, możemy stworzyć nowy monolit. Nowy monolit, który znów może umrzeć pierwszą śmiercią, bo już nie da rady do niego nic dodać, dlatego że jest zbyt skomplikowany. I tutaj znów programowanie obiektowe może nam podpowiedzieć Single Responsibility Principle. Jeżeli mój serwis zajmuje się przechowywaniem obrazków, to być może nie najlepszym pomysłem jest, żeby zaczął robić miniaturki nagle, tak? Być może wystawmy osobny serwis, który umie operować na tym do przechowywania, żeby robił miniaturki. Jeżeli naprawdę jest to dla nas istotne, możemy wystawić trzeci fasadujący obie te usługi, czyli jakby proksujący cały interfejs, ale on na przykład dodatkowo będzie zajmować się autentykacją. Jego odpowiedzialność to proksowanie i autentykacja, głównie autentykacja i przypuszczanie. Tamten robi miniaturki, ten trzeci po prostu przechowuje. Jest czysto. To są proste serwisy, mało klas, są lekkie. Jest dobrze. Tutaj właśnie często spotykam się przy tym rozszywaniu, no bo ta granulacja wymaga czasem rozszycia już istniejącej klasy, serwisu. Czasem stworzyliśmy niby single responsibility, ale przez rozwój projektu, domena, która wydawała się wtedy single responsibility, nagle rozrosła się tak, że to są trzy różne pojęcia w naszym systemie. Trzeba to rozszyć, ale czasem rozszywamy po prostu dla czytelności, tak? I w tym momencie niektórzy ludzie od SOA mówią, że człowieku, każdy serwis powinien być publiczny. Ale czy jak programujemy obiektowo, czy każda nasza klasa musi być publiczna, czy mamy klasy packet czy private, do których ktoś, kto używa naszej biblioteki, nie ma prawa się dobrać, nie chcemy tego, nie ma prawa ich proksować, nie ma prawa, czyli dziedziczyć po nich jakoby. Prywatne serwisy to jest czasem rozwiązanie do rozszywania. To jest coś, co jest moje, jest za moją fasadą, nie masz prawa się tam dobrać. Architekt, który powie wam, że nie można robić prywatnych, znaczy, że chyba nigdy nie programował obiektowo, tak? Że nigdy nie napisał klasy prywatnej czy package. Okej, okay. Obiecałem przykład, że to działa. Troszeczkę opowiem o tym, co robię na co dzień. I właśnie, gdzie stosujemy od pewnego czasu te zasady, aby pomóc, żeby dostarczyć. Czy ktoś słyszał o katalogu produktów? O, to dobrze. Dla pozostałych, katalog produktów, a tak naprawdę katalog informacji produktowych, to jest usługa niezależna od Allegro, mimo że Allegro z niej korzysta, która gromadzi informacje o produktach, czyli opisy, zdjęcia, atrybuty, na przykład rozdzielczość ekranu i tak dalej, i tak dalej. Kody EAN, dosyć istotne dla sprzedających. No i dwa lata temu zaczęliśmy ten projekt. To był smutny okres w Allegro, dlatego że Allegro właśnie dotknęło momentu monolitu. I dodanie funkcjonalności katalogu produktów było niemożliwe w tym okresie. Powołano mój zespół. Nasz zespół, bo ja jestem po prostu zwykłym członkiem. I w przeciągu 6 miesięcy dostarczyliśmy serwis, który udostępnił podstawowe funkcjonalności. To dzisiaj za tym serwisem kryje się wiele innych serwisów, kilkadziesiąt demonów, gigantyczna baza wiedzy. Ale tak naprawdę dla Allegro ciągle to są te same metody, do których doszło parę nowych. Oni ciągle biorą get by ID, produkt, tak?
który, pamiętam jak startowaliśmy z Sao Allegro, jeszcze nie było wiary w tą tematykę i mówili, że no, serwis, który jest zupełnie rozpięty, będzie wolny. My daliśmy 5 milisekund odpowiedzi po braniu, przy braniu produktu. Zagwarantowaliśmy im, że nawet nie muszą cache'ować nas. My im w 5 milisekund zwrócimy dane o produkcie. Bali się tego, że nie będziemy wydajni. My na 3 maszynach daliśmy im 12 tysięcy requestów na sekundę. To jest o wiele, wiele więcej niż oni kiedykolwiek będą potrzebować. Znaczy, może nie kiedykolwiek. W tamtym momencie nie potrzebowali zupełnie takiego czegoś. Myśmy nawet nie wiedzieli, że osiągniemy coś tak wielkiego. Search poniżej 15 milisekund. Też dzięki odpowiedniemu feedowaniu. To jest wszystko osiągalne. Ten czas, i to jest Java, tak? Żeby nie było, że ktoś powie, że w Javie nie można napisać szybko reagującego serwisu. Można, oczywiście. Produkt, jak powiedziałem, idzie przez kilkadziesiąt demonów. Ten workflow jest bardzo się rozbudował. Tam oczywiście odejmują czynnik ludzki, bo czasem u nas ludzie, administratorzy muszą przejrzeć produkt, czy on się nadaje w ogóle do pokazania światu, ale same demony nie zajmują więcej niż 5 minut, żeby wyczyścić ten produkt i pokazać światu od momentu, jak zasamo od jakiegoś dostawcy. Dostawców też mamy ileś w różnych językach. 5 minut. Nad tym pracujemy, bo uważamy, że to jest stanowczo za dużo, aczkolwiek tak naprawdę dla naszego biznesu to już jest wystarczające. Najważniejsze jednak od strony Allegro, która się tak bała naszego SOA, było to, że jesteśmy odporni na awarię. Po pierwsze, nasza architektura umie znieść bardzo dobrze pady serwerów, mimo że nigdy to nie nastąpiło. Robiliśmy sobie tylko testy, że po prostu udaliśmy awarię jakiegoś serwera. Czy tak naprawdę, jakby się stała tak kompletna katastrofa i nasza serwerownia by wybuchła, to Allegro nadal działa. Allegro nadal działa, bo to są tylko pewne widgety w Allegro. Fajne, no ale niekonieczne do tego, żeby kupować na aukcjach, licytować i tak dalej, i tak dalej. Są ekstra informacje. Tak jak korzystamy z Facebooka, to widzimy, że czasem ten czat znika z boku, bo im się serwery wytryniają. Ale mimo to Facebook działa, tak? Możemy dalej robić inne rzeczy. Czyli pokazaliśmy w tym momencie, nasz projekt był jakby proof of concept też dla grupy Allegro, że opłaca się SOA teraz, dlatego w naszej grupie tyle działalności wokół SOA jest. To jest ten gratis, o którym mówiłem na początku. Chyba jest dobrze? Okej, żeby jeszcze był czas na pytania. To nie są jakieś kubki Allegro, czy nie są jojo Allegro. Nie będę coś takiego rozdawać, to chyba ciągle jest u nas na stoisku. Zapraszam. Ja chciałem sprezentować Państwu jako bonus to, jak zaczęliśmy katalog produktów. Jak my w sumie nowi w tematyce SOA zaczęliśmy projektować coś i to zaczęło działać jakimś cudem. Zaczęliśmy pragmatycznie. Dopasowywaliśmy technologię pod to, czego potrzebujemy, nie tego, gdzie jakaś mądra głowa powiedziała, że trzeba ESBA użyć. Nie, myśmy zaczęli od tego, co trzeba. Dzisiaj mogę powiedzieć, że fajnie, jakbyśmy zaczęli jeszcze od tej książki. I ją bardzo polecam, z niej były wszystkie cytaty na slajdach. Ale zaczęliśmy przede wszystkim tworzyć usługi. Pierwsze usługi napisaliśmy w Thrifcie. Thrift to jest bardzo fajny framework, przynajmniej do prototypowania, dlatego że bardzo szybko można wystawić usługę, bardzo wydajną, dlatego że binarną, aczkolwiek można tam też JSON-a zapiąć i tak dalej. Demony napisaliśmy w Javie, natomiast adminkę napisaliśmy w PHP. U nas był wtedy problem z programistami Java, mieliśmy świetnego designera adminek w PHP, więc on to zrobił w PHP, czemu nie? To pozwala na to. Kolejne serwisy dopisaliśmy w Thrifcie, ale musieliśmy też wystawić niektóre wreszcie i po SOAP-ie, dlatego że na przykład C-Sharp nie umiał się dogadać w ogóle z Thriftem, musieliśmy mu po tym nieszczęsnym SOAP-ie wystawić. Do asynchronicznej komunikacji użyliśmy na początku ActiveMQ, JMS-a. On był dobry na początek, potem przeszliśmy do Oracle, dlatego że przy naszym natężeniu wiadomości potrzebujemy wydajności Oracle. I to wszystko. Mam nadzieję, że teraz rzeczywiście każdy ma jakieś bazowe wyczucie tego, czym jest serwis, że każdy wyniósł coś, co może użyć na co dzień w pracy przy podejmowaniu decyzji SOA,
No teraz oczywiście będę otwarty na pytania, ile zdążymy. Mam tutaj wspaniałe kubki do rozdania. Ale jeżeli ktoś miałby jakieś pytania osobno, zapraszam na kontakt mailowy, zapraszam na mojego Twittera i zapraszam tutaj na konferencję, bo jeszcze będę się kręcić oczywiście. Mówi, że to tak super działa, że te serwisy między sobą rozmawiają. Jest ślicznie. A co z debugowaniem? Jak mam jedną monolityczną aplikację, to ja się podepnę debugerem i wiem, co się dzieje. A jak już poleci tych rozmów do jednego serwisu, potem tamten rozmawia z jakimiś innymi i w końcu ja się kupię i mam jakiegoś buga. Ja nie wiem, w którym serwisie ten bug. Czy to może z połączeniem coś nie tak? No i w tym momencie mi to utrudnia życie zamiast ułatwiać. Tak mi się wydaje. Nawet nie wiesz, jak dobrze cię rozumiem, bo przeszliśmy przez ten etap, tak? Coś się gdzieś wywala i nie wiemy gdzie. Bardzo pomocny jest ten kontrakt, tak? Kontrakt, który trzeba bardzo dobrze obtestować, tak? Żebyśmy serwis mogli traktować jak black boxa, tak? Żeby był bardzo pewny. To jest konieczność przy serwisach pisać dobre testy naokoło serwisów, bo nie mogę w każdym innym serwisie używającym tego serwisu testować, czy tamten na pewno działa, nie? To jest pierwsza rzecz. Login. To jest bardzo istotna rzecz. No, oczywiście, jeżeli używasz ESBA i będziesz robić, osadzisz sobie w ESBie usługi, takie środowiska dostarczą ci debug, nie? Więc jeżeli wejdziesz już głębiej, to też jest rozwiązane, aczkolwiek w naszym przypadku porządne testy i logi rozwiązały tą sprawę debugowania, nie? To jest moja odpowiedź. To jest wiadomo, nie? To jest SOA, to nie jest coś, co jest bez ceny i daje same zyski. SOA daje wymierne korzyści, ale trzeba zapłacić za to też odpowiednią cenę. Niektóre rzeczy się trudniej debuguje, tak. Niektóre rzeczy się wolniej pisze, tak. Łatwiej to utrzymać, tak. To jest najważniejsze. Utrzymanie architektury SOA jest tańsze niż monolitu. I ten trade-off, tak, debugowo, że trzeba testy, mocniejsze testy pisać, aczkolwiek teoretycznie dzisiaj testy są modne i piszemy je wszędzie, rozwiązuje ten problem. Oczywiście czasem jest komplikacja i czasem siedzi się dosyć długo nad tym, aczkolwiek trzymanie się single responsibility pattern bardzo ogranicza takie sytuacje. Nie ma aż tak dużych. Wiadomo, który serwis się najczęściej wywalił, po prostu.